A więc, drodzy Państwo, pokażę Wam strój najbezpieczniejszy dla grzybiarza, czyli po pyzowemu. Zobaczcie sami. Do tego będą potrzebne gumowce, nie za krótkie. Przede wszystkim podstawa na grzyby do lasu. Trzeba pamiętać o gumowcach, nie za krótkie. Więc pomalutku, powolutku zobaczycie sami co i jak. A że krótkich gumowców nie mam, będzie dokładnie najbezpieczniejszy strój dla grzybiarza lub grzybiarki. Więc, drodzy Państwo, wkładamy i jedziemy z tym koksem, bo już późno. I mamy elegancko, nic nam nie wpadnie, żmija, wąż nie ugryzie, pająk, robak, mucha, osa, pszczoła nie wpadnie. Więc, drodzy Państwo, dokładnie. Najbezpieczniejszy strój dla grzybiarza. Do tego oczywiście nie zapomnijmy przede wszystkim o koszuli. Musi być z długim rękawkiem. Z długim rękawkiem musi być oczywiście. Ale wsadzimy do środka. Zapinana, zasuwana to nie robi różnicy, tylko pamiętajcie o tym, żeby były długie rękawki. Żeby nam nic nie wpadło. I jest tak. Elegancko. Jeszcze przydałaby się jakaś fajna czapka, tak aby nas nic w buzie, w twarz, w kark nie ugryzło. Więc jeszcze czapeczka. Czapeczka z rantem, z tyłu na kark. I do tego siateczka przed komarami. I oto, drodzy Państwo, idealny, bezpieczny strój dla grzybiarza i grzybiarki. I pamiętajcie, aby gumowce były nie za krótkie. Więc, drodzy Państwo, koszyczek. I śmigamy do lasu narobić hałasu. No, dobrze, że mnie zawołałeś. A ludzie mówią, żeby my się nie nawoływali, bo to nieładnie. A, no. Dobrze, że nikogo w lesie nie ma. Dobrze, że nikogo w lesie nie ma i że nas nikt nie ogląda, bo znów by nas hejtowali. Zobaczcie. No. Ja bym go nie zobaczył z tej strony. Ale jest z tych małych. Weź go, Grzesie, przekrój, bo sam jestem ciekaw, czy będzie zdrowy. Na pół go tak. No. Jak na pół, patrz, piękny. No weź go, ale weź go jeszcze w drugą stronę na pół, z ciekawości. Na pół go przejedź. Szkoda. No, no nie szkoda. No. Zdrowy. Zdrowił. Dobra, bierz go. Nie, no ma. Dobrze. Ale tylko jeden. Ale tylko jeden. No. To Grzesiu,
jest drugi. Grzesiu. Nieprawdziwy. Dobrze, że mnie zawołałeś i nikogo nie ma. Nie mów głośno. Nie mów głośno. Bo nas ktoś może słyszeć. Więc drodzy Państwo. Co ty mówiłeś, ceglak? Jest i cygla z topory. Dokładnie, cyglaczek. No i szukamy, ale widzicie, jeden borowik, ale... Grzesiek, ale suchy ten grzyb, nie? Zdrowy, ale suchy, nie? No, ten mały borowik. Więc, no pochodzimy, zobaczymy. Może coś będzie, ale... wiecie, wysypu nie będzie. Nie będzie wysypu, drodzy Państwo. Prawdopodobnie, bo jest za sucho. Tu jest co? Tu są kolczaki. Kolczak. Kolejny. No i cegla z topory i borowik. Więc no coś ruszyło, ruszyło, ale zobaczycie dalej. Jak to wygląda, czyli strój się spisuje w gumowce, no i tutaj materiałowe, nic mi nie wpadnie, tak jak ktoś po prostu boi się po lesie chodzić przed żmijami, robactwem, to mówię, idealne, idealne rozwiązanie, nie jest ciężkie. Wszędzie można usiąść i tak widzicie, nic nie wpadnie, nic nie ugryzie, no i dostępność ruchu nie przeszkadza, więc jak widzicie, takie rozwiązanie, które zaproponowałem Wam, jest idealne. Strój odpowiedni, strój właściwy dla grzybiarza i grzybiarki. Nie krępuje ruchów. Jest idealny. Tak, aby widzowie drodzy, kochani, w komentarzach mi znów nie pisali, że nieodpowiednie klapki, japonki, ale wiecie, tak lubię, tak chcę, więc dlatego dzisiaj inaczej się ubrałem i myślę, że nie będzie negatywnych komentarzy pod tym filmem i z tego stroju. Czapka jest, siatka, tak aby komary w razie co nie gryzły. Koszula z długimi rękawami. Więc drodzy Państwo, praktycznie do niczego, co niektórzy nie muszą się przyczepiać. Bo to tak jakby spodnie ktoś nosił, a to są spodnie, buty, wodery, które wziąłem na rybę, aby Wam pokazać, że jest też idealny strój dla grzybiarza, który Wam zaprezentowałem. Oczywiście, drodzy Państwo, jeśli jest w lesie mokro, czy coś w tym stylu, zawsze taki strój nam pomoże w ogarnięciu tematu każdego podłoża. Czy jest mokro, czy jest sucho, czy jest pod tyłkiem niemiło, zawsze możemy usiąść w niewygodnym, niedogodnym miejscu.